wracała do swoich przyjaciółek i mówiła: słuchajcie, nikt nie szyje lepiej gorsetów niż Żydzi z krakowskiego getta. Ci sami Żydzi, o których jej mąż mówił, że mają zostać wytępieni jak insekty w pień. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku History Hiking. Kraków, za mną gmach dzisiejszej Akademii Górniczo-Hutniczej. O czym dzisiaj będziemy rozmawiali? Otóż właśnie o tym, co działo się w czasie II wojny światowej w tym gmachu. A w czasie właśnie II wojny światowej w tym gmachu mieścił się rząd generalnej guberni. A więc najwięksi zbrodniarze, ale też najwięksi złodzieje, jaki w tamtym czasie po prostu działali w Europie. Hitlerowscy, niemieccy złodzieje na czele ze swoim właśnie szefem generalnej guberni Hansem Frankiem i też ich rodzinami. I dzisiaj właśnie o rodzinie Hansa Franka, o współpracownikach i o ich potężnym szabrownictwie i złodziejstwie, jakie właśnie na terenie generalnej guberni, oczywiście ziem polskich, prowadzili. Pamiętajcie, że wspierając nas przez YouTube macie dostęp do dodatkowych treści, m.in. dłuższych, comiesięcznych reportaży, audiobooka i regularnych podcastów, które nagrywamy specjalnie dla naszych mecenasów. W ostatnim reportażu dowiecie się o wstrząsającym znalezisku nieznanego autora dotyczącym zagłady więźniów, robotników przymusowych i jeńców wojennych przy budowie projektu Rize w Górach Sowich. Żeby obejrzeć reportaż, wystarczy zostać naszym mecenasem na progu srebrnym lub wyższym. Link w opisie pod filmem. Na 1814 zbrodniarzy, jakich złapali alianci po wojnie, 34 pochodziło właśnie z tego budynku, a więc z rządu generalnej guberni i współpracowników Hansa Franka. I oni zostali oczywiście przekazani Polsce Ludowej po wojnie. Część z nich dostała dość mocne wyroki, część udało się uciec sprawiedliwości. Na przykład nigdy nie została skazana żona Hansa Franka, Brigitte Frank, która notorycznie pazurami czerpała korzyści właśnie dlatego, że jej mąż był generalnym gubernatorem. Do tego trzeba również dodać, że już w tamtym czasie w samej Rzeszy chodziły sarkastyczne dowcipy o generalnej guberni. Na przykład taki, że Hans Frank i jego urzędnicy oraz ich rodziny zostali wyposażeni w obcisłe mundury, które w ogóle nie mają kieszeni. Sam Frank oczywiście mówił swoim współpracownikom, że jeżeli kogokolwiek złapie na złodziejstwie, na malwersacji, na handlu z Polakami, czy nie daj Boże na handlu z Żydami, będą to surowe konsekwencje. Oczywiście były to czcze słowa, bo sam najwięcej z tego korzystał. Drugi dowcip, który mówił o tym, co działo się w generalnej guberni, pochodził od samego Józefa Goebbelsa, który publicznie do Führera i do Himmlera i do Göringa mówił: Hans Frank nie rządzi w generalnej guberni, on panuje. Na zachodzie jest Frankreich, czyli normalnie Francja, a na wschodzie jest również Frankreich, ale Rzesza Franka, bogatego Franka. Jak widzicie, dzisiaj jest dobra pogoda, jestem w Parku Krakowskim, nawet tutaj delikatnie już kwiaty budzą się do życia. W okresie II wojny światowej okolica Parku Krakowskiego była dzielnicą niemiecką. To właśnie w tych kamienicach, dobrych, pięknych mieszkaniach mieszkał aparat niemiecki, który oczywiście pracował w administracji generalnej guberni, ale również i w gestapo, bo niedaleko stąd na ulicy Pomorskiej znajdowała się główna siedziba gestapo. Siedzę na murze odlanym z betonu. To właśnie tu, w Parku Krakowskim, w okresie II wojny światowej zbudowano schrony przeciwlotnicze dla tych właśnie Niemców, którzy zamieszkiwali tą dzielnicę. Dzielnicę stworzono specjalnie dla nich. Ale wracając do Hansa Franka, jego współpracowników i rodzin, trzeba dodać, że w złodziejstwie nie znali umiaru. Hans Frank pobierał osobiście z budżetu generalnej guberni 84 tysiące marek. Do tego pobierał również zwrot kosztów reprezentacyjnych 80 tysięcy. Miał Mercedesa, którym oczywiście się bardzo chwalił, i również mógł korzystać dwa razy w miesiącu ze specjalnej salonki.
i oczywiście korzystał. Wraz ze swoją małżonką, która uważała się za królową Polski, jeździli bardzo często. Kraków, Wiedeń, Praga, Paryż. Dlatego czasami fotel na Wawelu świecił po prostu i jego komnata pustkami. Osobiście jego żona dostawała w kwartale od 13 do 18 futer. Oczywiście Hans Frank, tak jak powiedziałem, zabronił jakichkolwiek kontaktów z Polakami, a nie daj Boże z Żydami, jeżeli chodzi o handel, ale tajemnicą Poliszynela było, że Brigid jeździ do getta, do krakowskiego getta i kupuje futra i kosztowności za bezcen, czasami nawet za bochenek chleba. Każdy z dygnitarzy hitlerowskich przecież miał swoje rodziny, które musiał umocować i również starać się, aby one opływały w dostatku. Kiedy Hans Frank dowiedział się, że będzie miał funkcję generalnego gubernatora ze skrawka ziem polskich, przyjechał do swojej żony Brigid, uklęknął przed nią na kolana i powiedział: wiesz, kim teraz będziesz? Będziesz królową Polski. Ona rozpromieniała. Ona wiedziała, że w tym momencie będzie upływać w luksusy. W szerokie, drogie kamienie, biżuterię, oczywiście jej umiłowane futra. I tak rzeczywiście było. Z rzeczy skonfiskowanych Hans Frank kazał utworzyć specjalny magazyn, niby na cele reprezentacyjne, to tak naprawdę właśnie Brigid pobierała stamtąd rzeczy, które były jej, jako chodzi o luksusowe towary, no, potrzebne. Wartość tego magazynu tylko w jednym miesiącu oszacowano na 75 tysięcy marek. Mówiło się o generalnej guberni sarkastycznie. Co oznacza GG? Ktoś odpowiadał: generalna gubernia. Nie. Gangster Gau. Niemcy swoje rejony nazywali gałami. A więc generalna gubernia była rejonem gangsterów. Bo wszyscy, łącznie z Hansem Frankiem, jego żoną, współpracownikami i rodzinami, po prostu byli gangsterami. Załatwiali porachunki po gangstersku i kradli na szeroką skalę po gangstersku, jednocześnie mordując i poniewierając tych, których właśnie Niemcy podbili i uciskali. Mimo upływu ponad 70 lat od ukończenia II wojny światowej, w Krakowie, na ulicy Józefitów, wciąż można jeszcze znaleźć właśnie ślady po tym, jak znajdowała się tutaj dawna dzielnica niemiecka. Proszę bardzo, Notausgang, wyjście awaryjne. To tu miały znajdować się właśnie wyjścia awaryjne ze schronów, które były budowane w piwnicach, tak jakby właśnie Niemcy szykowali się do Festu Krakau, czyli do stworzenia twierdzy z Krakowa. Oczywiście wiemy, że taka twierdza nie powstała. Na niektórych jeszcze budynkach w dalszej części można zobaczyć V symbolizującą Wiktorię, ale i ci, którzy nawet ślepo wierzyli w Hitlera, zdawali sobie sprawę, że walec Armii Czerwonej jest praktycznie chyba już nie do zatrzymania. Ale wracamy właśnie do tych, którzy rezydowali w tych kamienicach i pracowali w aparacie generalnej guberni. Byli współpracownikami Hansa Franka i byli również właśnie rodzinami tych, którzy tutaj się bogacili i gnębili praktycznie podbity polski naród. Brigid, żona Franka, Brigid, osobiście wjeżdżała do getta po gorsety. Niklas Frank w swojej książce Moja nazistowska matka wspominał, że pamięta, kiedy wolno Mercedes toczył się właśnie ulicami getta i on jako mały chłopczyk spoglądał przez szybę. Widział wychudzonych ludzi. Widział ludzi, którzy nosili opaskę z gwiazdą Dawida, żółtą opaskę. Widział ludzi, którzy stali z pałkami. Pytał się mamy, dlaczego ci ludzie noszą opaskę? Dlaczego są wynędzniali? Skąd są ci mężczyźni, którzy trzymają pałki? Matka poddenerwowana ironicznie odpowiadała: dziecko, ty nic nie rozumiesz. Nie pytaj, bo i tak nic nie zrozumiesz. W getcie dla żony Hansa Franka szyto gorsety, a potem Frankowa
nazywana królową Polski, wracała do swoich przyjaciółek i mówiła: słuchajcie, nikt nie szyje lepiej gorsetów niż Żydzi z krakowskiego getta. Ci sami Żydzi, o których jej mąż mówił, że mają zostać wytępieni jak insekty w pień. Ci sami Żydzi, o których Hans Frank mówił, że nie należy ich leczyć, nie należy o nich dbać, muszą sami wymrzeć śmiercią głodową. A jeżeli to się nie stanie, to musimy być bezwzględni i użyć innych środków, aby zlikwidować całkowicie Żydów w Generalnej Guberni. Ale dla jego żony szyli oni wyśmienite, bardzo dobre gorsety. Niklas Frank był najmłodszym dzieckiem Brigitte i Hansa Franka. Jako jedyny wciąż rozlicza się ze zbrodniczą działalnością swojego ojca i swojej matki. Przecież ona czerpała korzyści z ofiar. Korzyści, które były nasączone krwią niewinnych i zamordowanych przez Niemców ludzi. Niklas wspominał, że pewnego dnia, bo jej przysługiwał oczywiście Mercedes z szoferem, była królową Polski, matka zawiozła ich do obozu koncentracyjnego. Pamięta kolczaste druty. Matka weszła do środku dobijać targu, jakieś luksusowe towary. Oni na zewnątrz czekali, aby im się nie nudziło, bo wartownicy zorientowali się, że mają do czynienia z dziećmi generalnego gubernatora, to aby się tym dzieciom nie nudziło, zorganizowali im pewien teatrzyk. Przywieźli narwistego osła i na tego osła na siłę nakładali ludzi, tych więźniów wychudzonych w pasiakach. Kiedy osioł stawał dęba bądź wierzgał, ci ludzie spadali i się kaleczyli. My jako dzieci, no śmialiśmy się, nie rozumieliśmy do końca powagi sytuacji. Mój brat Norman II, co do kolejności dzieci Hansa Franka, najbardziej przeżył praktycznie to, że ojciec był zbrodniarzem, wspomina Niklas. Dlatego, że jest ofiarą pogrobowców narodowego socjalizmu. On był już dorosły. On z ojcem się bardzo mocno związał. I mimo tego, że cały czas podsuwałem mu dowody i pokazywałem, że ojciec był perfidnym tchórzem, był zbrodniarzem, zabijał i mordował niewinnych ludzi, Norman oglądał, zgadzał się ze mną, ale wciąż nie mógł wyzbyć się miłości do ojca. I to Norman właśnie powiedział do najmłodszego syna Hansa Franka i Brigitte, że dzieci hitlerowskiego zbrodniarza nie powinny mieć nigdy innych dzieci. I dotrzymał słowa. Niklas uważa, że dzieci niczego są winne i założył rodzinę po II wojnie światowej. Zachłanność królowej Polski nie znała granic. Nie wystarczyło jej tylko krakowskie getto. Wybierała się również i do warszawskiego getta, gdzie oczywiście pomagał jej szef, gubernator Warszawy, niejaki Ludwik Fischer. Zachowało się pismo, które zostało skierowane przez administrację niemiecką do warszawskiego Judenradu. W tym piśmie jest mowa o tym, aby Judenrat warszawskiego getta jak najszybciej dla żony generalnego gubernatora przyszykował wyśmienitą turecką maszynkę do kawy, dwa duże nesesery skórzane, dla Ludwika Fischera specjalny zestaw porcelany od 4 do 6 osób i również dużą turystyczną, skórzaną, dobrze wyciętą walizę. Brigitte jeździła również do Warszawy, do sklepów. Do sklepów, które były przygotowane tylko dla niemieckiej ludności i aparatu bezpieczeństwa Rzeszy, który oczywiście trzymała w ryzach terrorystycznie cały okupowany kraj. Te sklepy były bardzo tanie, ale jej zachłanność była tak potężna, że ona wchodząc do tych sklepów targowała się jeszcze. Przecież sklepikarze doskonale wiedzieli, z jaką obstawą wchodzi i wiedzieli, z kim mają do czynienia. Nie mieli wyboru. Nawet czasami robili jej upust do 50%. Na procesie denazyfikacyjnym Brigitte, została poddana przeszukaniu całego jego domostwa. Naliczono w kilku szafach ponad 300
pantofli, 300 par obuwia. Przecież wiadomo, że większość z nich pochodziła dokładnie z generalnej guberni i była zabrana, skonfiskowana albo za psi grosz wytargowana od ofiar. Od ofiar, które poszły do komór gazowych Treblinki, Auschwitz czy też Bełżca. Żona Hansa Franka tak naprawdę nigdy nie przyznała się, jakie materialne korzyści, satysfakcje czerpała właśnie z generalnej guberni. Jej najmłodszy syn Niklas Frank mówił, że nie gloryfikowała nigdy ojca ani po wojnie III Rzeszy, ale również, gdyby była możliwość, powtórzyłaby ten czas i dalej czerpała korzyści materialne, jakie czerpała w okresie II wojny światowej. W 1946 roku we wrześniu Brigitte i pięcioro dzieci Hansa Franka pojechali wszyscy razem do Norymbergi. Było to ostatnie widzenie z ojcem. Niklas wspominał, że siedział na kolanach u matki, w końcu był najmłodszym dzieckiem. Pamięta bardzo dobrze, kiedy doszli do szyby, która miała dziurki, przez które oczywiście można było słyszeć głos. Pamięta dobrze rosłego, barczystego amerykańskiego wartownika w białym hełmie i ojca, który przyszedł właśnie z drugiej strony i zaczął z nimi rozmawiać. Był to wrzesień 1946 rok, w październiku miano ogłosić już oczywiście wyrok. Adwokat powiedział matce wcześniej, że nie ma szans. Wyrok będzie jeden. Kara śmierci. Mimo tego ojciec mówił przez właśnie tą szybę z dziurkami: Niklas, nie martw się, niedługo będzie Boże Narodzenie. Wyjdę i będę opowiadał ci bajki. Będzie tak jak dawniej. Wtedy poczułem potężne rozczarowanie, wspomina Niklas. Dlaczego on łgał? Dlaczego on mnie kłamał? Przecież nawet w szkole moje dzieci biegające, koledzy mówili: twojego ojca na dzień powieszą. Przecież wiedział, że zostanie stracony. Dlaczego łgał? Dlaczego moja matka również na to przystała? Niklas trzyma do tej pory jedno z najważniejszych zdjęć w swoim życiu. Jest to zdjęcie trupa jego ojca, ściągniętego właśnie przed chwilą z szubienicy. Czasami dziennikarzom powiększa to zdjęcie na swoim komputerze i pokazuje: o, zobaczcie, tutaj jest spuchnięte oko mojego ojca, który już nie żyje. Przypuszczalnie, kiedy już zapadnia, odskoczyła i spadł na sznurze, musiał uderzyć się okiem, powieką właśnie o drewniany element szubienicy. Dlatego po prostu spuchło. Mówi również, że kiedy założono kaptur ojcu, właśnie ten kapitan Wood założył kaptur, a potem sznur, ojciec powiedział wtedy: litości Jezu. Niklas liczy na to, że wtedy pierwszy raz poczuł strach. Chociaż odrobinkę strachu takiego, jakiego czuli ludzie, którymi władał w generalnej guberni. Hans Frank i jego żona uważali obydwoje, że są władcami Polski. Obydwoje również uważali, że są panami życia i śmierci narodu polskiego. To na tyle w dzisiejszym odcinku. Natomiast jeżeli są ludzie, którzy chcieliby nas wesprzeć, to nie jest takie trudne. Pod każdym filmem znajduje się niebieski przycisk. Wystarczy wejść w ten przycisk, wybrać odpowiedni próg wsparcia i spokojnie korzystać z bonusów, jakie tam przygotowaliśmy, a więc audiobook, podcasty i oczywiście raz w miesiącu specjalny ponad 30-minutowy reportaż historii hiking. Subskrybujcie nas, łapka w górę, pamiętajcie o dzwoneczku i do zobaczenia w kolejnych wędrówkach z historią. Serdecznie pozdrawiamy naszych mecenasów: Bajkera Budzyka, Marka Brzezińskiego, Radosława Burczyka, Witolda Chojeckiego, Adama Guska, Gildorfa K., Karola K., Bartosza Karola, Marcina Lukomskiego, Sylwestra Mysonę, Małgorzatę Sobczak, Wojciecha Zrokę, Rafała Subotkę, Piotra Szczaubę, Macieja Schnauznera i Mariusza Tokaja. Naszymi mecenasami są także
Marzena Bodzionny, Wojciech Byrski, Michał Chmielarczyk, Artur Chojecki, Michał Dura, Michał Folga, Remigiusz Golanowski, Mirosław Kanak, Radosław Karwiński, Anna Kudła, Norbert Mądrzak, Mieszko Musiał, Damian Ślęp, Krzysztof Taborski, Michał Wojton, Piotr Woźniak. Ogromnie Wam za to serdecznie dziękujemy.